Jak tam chłopy? Staliście już? Witam serdecznie z kącika kultury fizycznej Skrzypasa. Witam na tonażu dziennym. Dziś mamy sobotę. Także dzisiaj jest triceps. Triceps. I może jedno ćwiczenie na barki zawsze sobie jeszcze robię. Triceps w wąskim chwycie. A i może jeszcze sobie zrobię coś, dorzucę na klatę. Jakieś wyciskanko z hantelkami. Wąski triceps w wąskim chwycie. Wyciskanie 90 kg. Druga seria na 90. Czyli druga seria robocza. Nie liczę serii rozgrzewkowych. Muszę się z wami podzielić, że próbuję odstawić kawę. Dzisiaj jest drugi dzień bez kawy. Piłem kawę przez ostatnie, nie wiem, 4 lata. Coś takiego. Także ci, co odstawiają kawę, wiedzą, jaki to jest ogólnie ból dupy nie wypić rano kawy. Człowiek się czuje taki, jakby był lekko przymroczony. Ale w zastępstwie zaczynam pić, bo piję przez wiele lat zieloną herbatę. Taką mocną. I też fajnie ona działała, tak ożywczo. Także wchodzę na zieloną herbatę i przed treningiem dorzucam sobie cytrulinkę. I z kawy chcę zejść. I zobaczyć, czy organizm się przezwycięży, przestawi, czy jednak będę musiał wrócić do tej kawy. Dobra, lecimy. Druga seria robocza. Ale nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Bo ogólnie zawsze przed siłownią sobie piję taką mocną kawę. Ale nie jest źle. Da radę to ten etap przetrzymać. A przed treningówek nie chcę brać ewentualnie, mówię, tą cytrulinkę. Ale ona nie działa tak też. Tam nie ma kofeiny, nie? W zielonej herbacie jest tam trochę kofeiny, teiny. Ona tak działa ożywczo, ale wiecie, stricte kawa to jest całkiem inna bajka, nie? Tak samo jak z samochodem. Masz samochód na benzynę i zakładasz gaz. No niby też jedziemy, ale jednak na benzynie to jest silnik inaczej pracuje, jest większa moc, nie? To znaczy nie wiem jak teraz. Kiedyś tak było, że ta różnica była wyczuwalna. Bo jak tata, pamiętam, w Polonezie gaz montował, w Polonezie dawne czasy, no to jak przyłączał z gazu na benzynę, to też w trakcie jazdy ten silnik od razu inaczej pracował, od razu się jakoś większą moc miał. Teraz może technologia poszła do przodu i nie jest to tak wyczuwalne, aczkolwiek takie porównanie, nie? Gaz a benzyna. To różnica jest. No, kawa zawsze tak ożywia bardziej, nie? Ciśnienie podnosi. Ja na przykład nie biorę leków na nadciśnienie.
No ale te ciśnienie też mam takie graniczne. 135 do 140. No czasami mam 125 na przykład, nie? Na 80. Ale zazwyczaj te ciśnienie mam tak powyżej 130. Ale ona jest w normie. Także nie wymaga jakiś tam, żeby to leczyć, bo jakbym miał przewlekłe nadciśnienie, tam powyżej 140 cały czas, no to już jednak wymaga jakichś tabletek. Ale ogólnie jeszcze się trzymam w tych normach. Jak teraz będę wchodził na redukcję, zrzucę te z 5 kilo, to myślę, że to ciśnienie jeszcze się samo zniży. Bo ogólnie kiedyś brałem leki na nadciśnienie. Jak ważyłem tak ponad 120 kg, to już wtedy musiałem brać leki na nadciśnienie. Ale odstawiłem, bo ciśnienie tak mi spadło, jak zredukowałem, że musiałem odstawić leki. Bo już musiałem za niskie miałem. Ale zauważyłem, że ono i tak deczko wzrasta, bo organizm się jakoś przyzwyczaja, niby że schudłeś, ale on się przyzwyczaja po jakimś czasie i te ciśnienie deczko zawsze troszkę wyżej, u mnie tak troszkę wyżej poszło, bo miałem 125, to teraz mam ponad 130. Także ono i tak jakby, no nie wiem, ten organizm zniżył te ciśnienie, a teraz z powrotem jakby lekko ono jest wyższe, ale się jeszcze mieści w tych normach. Także nie wiem, mam nadzieję, że jak jeszcze z 5 kilo zrzucę, to będę miał dalej, cały czas poniżej 130. Dobra, serię brzucha trzeba zrobić. Jeszcze wieczorkiem chcę sobie przyjść tutaj na woreczek. Na mój woreczek. Poboksować trochę. Z 8 rundek. Dobra, lecę z tonażem. Lecimy, chłopy. Czwarta bądź piąta seria wyciskania. Albo sobie właśnie klatkę jeszcze zrobię, tak jak mówiłem, zamiast hantelek to sobie zrobię płaską. To jest już chyba czwarta albo piąta seria płaskiej. Do tego jedziemy tricepsik na gumie. O. Przechodzimy od razu na triceps, ściąganie gumy. Bardzo fajna alternatywa do ćwiczenia na atlasie, czyli ściąganie linki wyciągu górnego. Na linkach bardzo fajna alternatywa na gumie i powiem wam, że chyba nawet lepiej to czuć, bo to napięcie na gumie jakoś jest inaczej rozkładane. Na lince jest jakoś to tak wszystko tak prosto, a tu jest jakby w tych fazach różne napięcie, to jest wyczuwalne. Trzeba tą gumę też trzymać w odpowiednim ułożeniu. No coś innego. Polecam spróbować. Dobra, lecę dalej. Serię brzucha może zrobię. Jeszcze.
Jeszcze coś dorzucę, może poręcze. Poręcze i jedną te na barki ćwiczenie i koniec. Dobra, lecimy smyki. Czwarta seria poręczy. Już ogólnie te poręcze to idą jak krew z nosa. Już spompowane wszystko jest, już, nie, już moc spadła, ale jeszcze jedną serię zrobię. No, cztery serie. Cztery po 8. Plus tutaj wznosy hantelek bokiem, zaraz pokażę. O. Wznosy handliwia bokiem na barki. Tego ćwiczenia 5 serii. 5 serii po 12. Dobra, ja już będę pomału kończył. Także życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Dużo siły, przyrostów mięśniowych, czy tam co sobie kto życzy, czy w innej dyscyplinie. Życzę sukcesów. No i przede wszystkim dużo zdrowia. I zapraszam Was na skrzypa.stubeshop.pl po fajne koszulki. Zapraszam i bluzy, tanktopy, kubki. Zapraszam Was na sklep Furia. Kod rabatowy skrzypas, macie 7% rabatu. Zapraszam Was oczywiście na sklep SFD. Kod rabatowy skrzypas, macie 10% rabatu. A na SFD WIR macie 20% rabatu. Z moim kodem. Także zapraszam. Wszystkiego dobrego i żebyście mi byli. Pozdro.